Witajcie serdecznie w pierwszym filmie dotyczącym gry Hunt Showdown. Będzie to stricte basic guide, czyli poranek taki typowo dla osób początkujących, żeby zaznajomić się po prostu z grą. Kilka opisów, jak to wygląda, o co chodzi. Tutaj w tle będzie leciała gierka, ja będę mówił, czasami nie będę mówił, więc musicie tutaj sobie to po prostu oglądać i wyciągać istotne informacje. Gra polega na tym, że na początku musimy znaleźć wskazówki, tak? Wskazówki szukamy za pośrednictwem tak zwanego Dark Mode'a, czyli w momencie, kiedy nasza postać przytrzymujemy E i nasza postać wtedy przechodzi w tak zwany Dark Mode, czyli ciemną stronę, że tak powiem, nocy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zauważyć, gdzie są wskazówki. Wskazówki podświetlają się na niebiesko, przed chwilą na filmie jedną ze wskazówek wziąłem. Będę speedował również filmik, bo nie ma sensu, żeby całą rozgrywkę wam jakby tutaj pokazywać w tym tempie wolnym. Więc pokazane są tylko te najciekawsze, że tak powiem, ujęcia. Opisy ogólnie potworów i tak dalej to też będę robił w późniejszych fazach filmów. Na razie mówię, jest to taki basicowy guide. Po znalezieniu wskazówki są trzy. Musimy znaleźć trzy wskazówki. Podchodzimy po prostu do takiej dziury w ziemi, która się świeci na niebiesko i przytrzymujemy klawisz F, aby ją wziąć. Wskazówek na mapie jest dużo, ponieważ w ostatnim patchu Krajtek doszedł do wniosku, że po prostu jest ich jakby za mało na daną lokację, więc w większych lokacjach jest ich po prostu więcej. Wszyscy gracze mają podobne wskazówki, tak? To nie jest tak, że każdy gracz idzie do jednej wskazówki jakby na mapie, ale na przykład w jednej lokacji są wskazówki 3, tak? Więc po zebraniu trzech wskazówek pokazuje nam się boss. To, co tutaj właśnie teraz widzicie, to jest tak zwany resapli, czyli miejsce, w którym możemy podnieść amunicję, uleczyć się i tak dalej. Te miejsca są na mapie oznaczone za pośrednictwem takiego bossa. Również możemy podnieść różne customowe, że tak powiem, bronie. Są to w tej chwili głównie bronie mini, czyli siekiera lub młot. Są one dosyć potężne, więc czasami warto je brać, żeby po prostu nie marnować amunicji. I po znalezieniu tych trzech wskazówek, tutaj już chyba zalecę do następnej. Po znalezieniu trzech wskazówek mamy, znowu korzystamy z Dark Mode'a i znowu widzimy takie niebieskie krzaczki latające po ekranie i to jest miejsce ukrycia bossa, tak? Tutaj też wam wrzuciłem mały gameplay, taki całościowy, który faktycznie wygrałem. Jest tutaj zamieszczone również właśnie walka z graczem. W tej chwili nie speedowałem teraz tego filmiku, więc możecie zobaczyć, jak mniej więcej wygląda walka z przeciwnym hunterem. Na mapie jest osób 10 i zawsze jest taka wartość, że tak powiem, osób. Zależność jest między ilością osób w duo lub osób solo, tak? Ponieważ zawsze jest to tak dobierane, żeby osób było na mapie 10. Co prawda, z tego co zauważyłem, nie wszyscy jak na razie walczą o zabicie bossa. Niektórzy po prostu wchodzą na mapę i levelują swojego huntera pod tytułem zabijając potworki i potem wychodzą po prostu przy extraction pointie dosyć safe, tak? Systemy ogólnie strzelania, jakie są w grze, są bardzo ciekawe moim zdaniem, bardzo są fajnie tutaj zaimplementowane. O ile nie ma tak zwanego bullet dropa, czyli opadania pocisku, tak jest bullet travel time, czyli czas lotu pocisku, tak? Więc jeżeli ktoś, przeciwnik biegnie, a my jesteśmy na dużym dystansie, to musimy strzelać troszeczkę przed nim. Do tego również jest zaimplementowana penetracja pocisków, to jest dla mnie bardzo ważne. Czyli możemy przestrzelić drewniane belki, możemy przestrzelić nawet kawałki metalu, ale tutaj jest takim fajnym wyróżnieniem, że w zależności od tego, jaką bronią strzelamy, tak? Czyli jeżeli strzelamy bronią krótką, dajmy na to na compact ammo, czyli rewolwerem, nasza penetracja jest mniejsza, tak? W momencie, kiedy strzelamy bronią na przykład długą lub shotgunem, czyli bronią na long ammo lub shotgun ammo, nasza penetracja pocisku jest dużo silniejsza, tak? Co za tym idzie, zadajemy po prostu większe obrażenia, penetrując jakieś przeszkody. Również ciekawym systemem, moim zdaniem, jest to, że
Nie wiem dokładnie, jak to wytłumaczyć, ale się postaram. Spada siła pocisku w zależności od dystansu, który pocisk przebywa, tak? Więc w momencie, kiedy strzelamy, również tutaj jest ta zależność amunicji krótkiej lub długiej. Jeżeli strzelamy z broni krótkiej, na przykład właśnie rewolweru, na długi dystans, nasze obrażenia są mniejsze, tak? Trafiamy, co prawda, ale obrażenia są mniejsze. Natomiast jeżeli strzelamy na przykład właśnie z broni na long ammo, czyli tutaj dla przykładu na pozostanę w tym meczu akurat z dwururki, czyli Caldwell Rival bodajże, plus Sparks SLL, albo SRR, albo LRR, zawsze to powinno dać nazwy, wtedy nasz tutaj pocisk jest mocniejszy, tak? Sparks jest bronią na długi dystans, ona jest bronią, na long ammo tak zwane, więc tutaj nasz pocisk jakby na długim dystansie osiąga pełną moc. Wiadomo, no warto strzelać głowy, bo tak jest w takich grach. Aczkolwiek no ten system jest moim zdaniem bardzo ciekawy. Taki mały dodatek dla ludzi, bo sporo osób ma z tym problem, z tego co zauważyłem. W grze, żeby przejść na tak zwaną szczerbinkę, czyli na tryb celowania, widzicie, teraz mam dwa tryby celowania miałem. Teraz celuję trzymając prawy przycisk myszki. To jest takie lekkie przybliżenie, natomiast jeżeli trzymamy prawy przycisk myszki i wciśniemy klawisz Shift, przechodzimy na szczerbinkę, czyli przybliżenie jest mocniejsze. Plus do tego... O, macie. Przed chwilą to mieliście na nagraniu. Przybliżenie jest mocniejsze i przechodzimy w tryb tak zwanej szczerbinki. Warto pamiętać również, że w tej grze nie ma systemu auto-reload, co jest lekkim utrudnieniem, bo ludzie są przyzwyczajeni jednak do tego, że w momencie, kiedy wystrzelamy się z amunicji i wciśniemy po prostu lewy, to gra za nas przeładuje broń. Aczkolwiek tutaj tego nie ma. Musimy ręcznie zrobić, musimy po prostu wcisnąć R. To jest bardzo fajny system moim zdaniem, bo troszkę daje ten smaczny utrudnienie. W tej chwili walczę z bossem. Bossy są na ten moment dwa. Jest to Spider i jest Butcher. Oba bossy są stosunkowo łatwe do zabicia. Tutaj głównym przeszkodą są inaczej po prostu w tym grze. Oba bossy najlepiej jest bić tak naprawdę ze strzelby, tak? O ile Butcher jest stosunkowo silnym bossem pod względem damage'u, który zadaje, bo faktycznie jeżeli oberwiemy, to tracimy tak od bara do 1,5 bara HP. Tak na przykład Spider jest bardziej irytującym bossem niż po prostu trudny, jeżeli po prostu się pobiega. I to jest ta rzecz, która troszeczkę drażni. Tutaj mówię, no możecie sobie w tej chwili obejrzeć, jak wygląda walka z samym bossem i za chwilę też będzie pokazana sekwencja z coverowaniem terenu w momencie, kiedy zabijemy bossa, podchodzimy do jego truchła, wciskamy F i odsyłamy go do piekła. To trwa 120 sekund, czyli 2 minuty. W tym czasie wszyscy gracze na mapie widzą miejsce, w którym został boss zabity, tak? Czyli to jest ten moment ryzykowny, tak? Kiedy wybieramy zabicie bossa własnoręcznie lub poczekanie, aż przeciwnik za nas to zrobi i po prostu zgarnięcie nagrody z bossa. Po przeciwniku, którego zabijamy oczywiście, lub właśnie podjąć bossa samemu i go odesłać do piekła, tak? Tylko mówię, no tutaj jest ten problem, że wszyscy gracze to widzą na mapie, więc jakby nasze zagranie to jest utrudnione. Zresztą zaraz to zobaczycie, bo tutaj akurat taką fajną grę wybrałem, żeby było widać każdy jakby aspekt, czyli szukanie wszystkich wskazówek właśnie, dotarcie do samego bossa, trochę walki z graczami, pokazanie co się dzieje po zabiciu bossa, co się dzieje kiedy się odsyła go do piekła, więc tutaj możecie sobie to obejrzeć. Na pewno nagram również filmy, w których będę opowiadał o samych przeciwnikach, które są w grze i o słabościach tych przeciwników. O, teraz wciskamy F i tak zwanego Butchera banishujemy. W lewym górnym bloku widzicie postęp tego banishowania. Tak? Jak dojdzie do 100%, to musimy podejść do tego truchła i zabrać nasze bounty, czyli naszą nagrodę, którą mogą nam też ukraść inni gracze, co lekki spoiler wydarzy się w tym meczu. Także nagram również film o samych przeciwnikach, którzy pojawiają się w grze, bo myślę, że to jest warte też uwagi. Na razie nie ma dużo jakby tych basicowych potworów, bo są rodzaje chyba 4. Tak, ale na każdego tak naprawdę jest inna taktyka, więc rzecz, którą warto na pewno o niej będzie opowiedzieć.
Plus dwa bossy, tak? Na bossy też taktyki są w zasadzie podobne, ale lekko mimo wszystko się różnią. Teraz jest tak zwany moment czekania, tak? Po prostu sobie siedzimy, czekamy, aż nasz baczar się zbaniszuje. I właśnie w tym momencie wszyscy gracze na mapie widzą, gdzie i w jaki sposób jest po prostu ten baczar baniszowany. Czyli teoretycznie wszyscy gracze, którzy są na mapie i którzy chcą podjąć walkę, w tej chwili idą w tą lokalizację, tak? Widzicie właśnie, tutaj na mapie się wypala miejsce i po prostu gracze to wszyscy widzą z serwera. Strzelanie jest stosunkowo trudne w tej grze, więc no jest to rzecz, którą trzeba się na pewno nauczyć, której trzeba się nauczyć. Ale w momencie, kiedy już ją troszeczkę mocniej ogarniemy, naprawdę sprawia wielką satysfakcję. Najfajniejszy dla mnie moment w grze, bo o ile powiedzmy szukanie zagadek, wskazówek, zabijanie samego bossa jest tak lekko monotonne, tak faktycznie walka z przeciwnikami i innymi graczami jest świetna. Daje dużo satysfakcji, na pewno jest trudna. Również w samej grze jest kilka opcji, bo no jest system permanentnej śmierci, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy zrekrutowanego naszego huntera i zginiemy w trakcie grania, to po prostu go tracimy. Ale są również dwa systemy progresu, tak? Jeden system progresu to jest system właśnie stricte naszego huntera, czyli postaci, którą zrekrutujemy i ją levelujemy. Dzięki czemu możemy zwiększyć mu ilość HP lub kupić tak zwane traity, co jest coś na zasadzie perków. Traity są różne, to nie to się będę opisywał w którymś z filmów. Natomiast drugi system progresu to jest system progresu ogólnego, którego nie tracimy. W momencie, kiedy umieramy, tracimy naszego huntera, ale nie tracimy systemu ogólnego progresu. System ogólnego progresu, czyli tak zwany Bloodline, daje nam możliwość odblokowywania nowych broni, nowych traitów, czyli tych perków, nowych consumablów oraz toolsów, tak? Czyli dynamitów, decoy i tak dalej, i tak dalej. No tego sprzętu jest dosyć dużo w grze na ten moment zaimplementowane, a wiemy, że będzie jeszcze więcej. Z tego, co jeszcze wiem, system określa do levelu setnego, tak? Ten Bloodline, aczkolwiek ma być coś na zasadzie prestiży, coś jak było w Call of Duty. Nie wiem, na ile to będzie zaimplementowane i kiedy, aczkolwiek coś takiego ma się na pewno pojawić. Teraz widzicie, w momencie, kiedy dwóch hunterów zabrało moją nagrodę z bossa, bo nie zdążyłem jej zabrać, oni biegli pierwsi, po prostu ją zabrali, dodali funkcję tak zwanego trakowania przeciwnika, czyli w momencie, kiedy wchodzimy w dark mode, czyli trzymając E, widzimy pioruny. Widzimy pioruny na niebie i pioruny na niebie to jest miejsce, gdzie uciekają przeciwni hunterzy, którzy mają przy sobie bounty, tak? Czyli nagrodę. Za pośrednictwem tego możemy ich trakować, pójść po prostu za nimi i spróbować ich sprzątnąć lub po prostu się zekstraktować w zależności od tego, co wolimy. Ludzie troszkę się denerwowali, że taki system został dodany, bo zabiera to jakby możliwość bezpiecznej ucieczki. Ale moim zdaniem to jest dobre, bo tak naprawdę na nocnej mapie, mapy są dwie, jest dzienna i nocna. Na nocnej mapie tak naprawdę w momencie, kiedy jeden gracz weźmie to bounty, wcześniej tak było, weźmie to bounty, po prostu gdzieś wejdzie w krzaki, troszeczkę bokiem, to zawsze ucieknie, tak? Nie ma takiej możliwości, żeby go po prostu nie zabić. Natomiast z takim systemem faktycznie możemy podążać ze przeciwnikiem i możemy dodatkową walkę uskutecznić. Tutaj ciekawostką jest tak zwany system również knocków, jest to coś, co jest na przykład w PUBG, czyli w momencie, kiedy nasz teammate zostanie położony, jesteśmy w stanie go podnieść, jeśli nie stracił zbyt dużej ilości barów HP. Tutaj widzicie moje bary HP, ja w tej chwili mam dwa, z czego jeden straciłem, czyli gdybym teraz zginął, już nikt nie mógłby mnie podnieść, tak? Znaczy, no i tak nikt mnie podniesie, ponieważ nie grałem duo, ale w momencie, kiedy te bary HP schodzą, to więcej już podnieść kogoś nie można, tak? Czyli wtedy umiera permanentnie.
I tutaj chyba jego duo partner stwierdził, że skoro on już umarł, to tamten ucieknie po prostu z nagrodą. No może grali random duo po prostu, więc ja zabiłem tego jednego, zabrałem swoją część nagrody. Grając solo możemy podnieść jedną nagrodę, tak? Czyli nagrodę wypadają z bossa dwie, ale możemy podnieść tylko i wyłącznie nagrodę jedną. Nawet jeżeli gramy solo, no jeżeli gramy duo, to wiadomo, jedną podnosimy my, jeden podnosi nasz duo partner. I po wszystkim musimy uciec, tak? Czyli coś, to jest taki troszkę system jak w Escape from Tarkov, czyli idziemy tak zwanego Extraction Pointu. Mamy zaznaczone na mapie, one są zaznaczone takimi kółeczkami ze strzałkami do góry lub do boku, zależy w którą stronę. I za pośrednictwem tego sobie uciekamy, tak? Gra jest nastawiona bardziej na granie duo, więc moment ucieczki działa w taki sposób, że jeżeli gramy solo, to ucieczka trwa 20 sekund, tak podchodzimy do tego wozu. Jeżeli gramy duo, to jest to skrócone o 50%, czyli uciekamy 10 sekund, tak? Tu jeszcze końcowo pokażę sam system, jak właśnie wygląda nabijanie progresu, bo też tutaj to specjalnie dla was nagrałem, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Macie wszystkie statystyki, plus motywujący napis, czyli you live to die another day. Macie wszystkie statystyki, co zabiliście, tak? Ilość hunterów zabitych, ilość potworów, danych potworów, bo to nie jest, macie to pogrupowane, tak? Że są gruntsy, które są zombiakami zwykłymi, armoredy, witch i tak dalej. To wszystko tutaj macie rozpisane za chwilę w statystykach, jak się przeładuje dalej. Nagrody dostajemy tak, pieniądze dostajemy za znalezienie wskazówek do bossa i za ucieczkę z bounty, tak? To jest coś, za co otrzymujemy pieniądze. Za wszystko inne dostajemy tylko i wyłącznie exp, tak? Czyli zabijanie, widzicie, Butchera na przykład, to jest sam exp. Banisz Butchera, to jest też sam exp. No i tu są już zombie i tak dalej, to za to jest po prostu exp najzwyczajniej. Zabijanie graczy również dostajemy tylko i wyłącznie exp. W tej chwili nie ma zaimplementowanej żadnej opcji podnoszenia czegokolwiek z przeciwników poza właśnie nagrodą, którą ewentualnie nam ukradli. I widzicie, pierwszy pasek to jest pasek Huntera, czyli levelujemy samego Huntera. Level maksymalny jest 50, drugi pasek to jest tak zwany Bloodline Rank, którym odblokowujemy różne rzeczy, tak jak tutaj widzicie, ja na przykład odblokuję dynamit. Także dziękuję wam bardzo i zapraszam serdecznie na kolejne filmy i zapraszam również was na polski portal, aby dołączyć do naszego polskiego community, Greyhound Showdown oraz do grupy na Facebooku oraz fanpage'u na Facebooku, no i na forum, również na stronie. Wszystkie linki macie w opisie filmu, także zachęcam.